Cześć, z tej strony Dominika i dzisiaj opowiem Wam, jak prawidłowo obciąć psie pazurki. Dzisiaj jest ze mną Gaja i będzie moją modelką pokazową. Zbyt długie pazury mogą powodować dyskomfort podczas chodzenia, wady postawy oraz prowadzić do skaleczenia opuszek i łap. Zdarzają się przypadki psów, u których pazury ścierają się samoistnie, natomiast w większości musimy pomóc. Zawsze możecie skorzystać z pomocy specjalisty, ale nie jest to trudne i zaraz pokażę Wam, jak to zrobić. Najważniejszą kwestią, jaką musicie wiedzieć, to to, że wewnątrz psiego pazura znajduje się macierz. Jest ona silnie unaczyniona i unerwiona. Musicie uważać, żeby nie przyciąć pazura zbyt głęboko, ponieważ doprowadzicie do uszkodzenia macierzy oraz do krwawienia. Jeśli zdarzy Wam się taka sytuacja, przyda Wam się nadmanganian potasu w formie proszku, który kupicie w każdej aptece. Nakładamy go za pomocą patyczka kosmetycznego na przyciętą macierz. Doskonale zatamuje krwawienie. Przed przystąpieniem do obcinania pazurów musicie zaopatrzyć się w obcinaczki. Występują one w dwóch rodzajach, w formie gilotynki oraz w formie cążek. Osobiście polecam cążki, gdyż są bardziej uniwersalne. Pamiętajmy, że rozmiar obcinaczek musimy dobrać pod wielkość psa, a co za tym idzie, pod grubość jego pazurów. Przed przystąpieniem do obcinania pazurów warto wykąpać psa. Pod wpływem ciepłej wody pazury zmiękną i będzie łatwiej Wam je obciąć. Jeśli Twój psiak nie miał regularnie obcianych pazurów, macierz, który znajduje się wewnątrz, może dość mocno się wydłużyć, co uniemożliwi późniejsze obcięcie pazurów do prawidłowej długości. Najbezpieczniej pazury przecinać po kawałeczku, ponieważ na bieżąco możemy zweryfikować, czy nie przecinamy macierzy. Macierz możemy rozpoznać po tym, że pojawia nam się na środku pazura owalny kształt. Podczas zabiegu należy zachować czujność i spokój. Pamiętajmy o odpowiednim oświetleniu, wygodzie naszej oraz psiaka. To tyle ode mnie. Jeśli chcecie więcej takich treści, zaobserwujcie nasze social media. Cześć!